Szczęść Boże, witam Was kochani na kanale Serce do Serca. Dzisiaj chciałabym z Wami poruszyć taką kwestię cierpliwości i tego, że każdy z nas ma jakieś pragnienia czy oczekiwania względem Pana Boga, aby wysłuchał właśnie naszych modlitw. I jest to bardzo dobre, ponieważ Pan Jezus sam do tego nas zachęca w Słowie Bożym, mówiąc takie słowa: o cokolwiek z wiarą w imię moje prosić będziecie, otrzymacie, jeżeli jest to zgodne z wolą Bożą. Czy dobre pragnienia, takie jak spełnienie zawodowe, żebyśmy mogli gdzieś tam utrzymać dom, jeżeli chodzi o mężczyzn, czy jeżeli chodzi o małżeństwo, czy też potomstwo, tak? Wczorajsza Ewangelia pokazywała nam, że właśnie Elżbieta, która tak bardzo oczekiwała tego potomka, i widzimy to również u Sary, Abrahama, to naprawdę powiela się w wielu fragmentach Pisma Świętego, że właśnie Bóg te pragnienia serca gdzieś tam właśnie spełnia. Tylko kiedy? Właśnie w tym wybranym czasie przez Boga, odpowiednim, bo dla Niego czas nie istnieje. Także myślę, że jest to bardzo ważna kwestia, abyśmy ją właśnie poruszyli, abyśmy nie byli w takiej zgorzkniałości w oczekiwaniu na spełnienie pragnienia naszego serca, ponieważ nasza modlitwa już została wysłuchana. I wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że jest to bardzo trudne, żeby to wszystko przyjąć do swojego serducha, ponieważ dzieli nas tutaj na ziemi, jesteśmy w ciele, więc ten czas sprawia, że to się wydłuża. Ale dla Boga to nie istnieje. To w ogóle ten wymiar czasowy dla Niego nie istnieje. Dla Niego tak samo jak na mszy świętej, kiedy my spożywamy ciało Chrystusa, tak samo dla Boga czas nie istnieje. My przenosimy się, dosłownie, przenosimy się na Golgotę. Dosłownie, to się dzieje na mszy świętej. Więc widzimy, że to, co u nas, ten zegar, gdzieś tam te miesiące, lata, to nam się to wszystko wydaje tak długo gdzieś tam i takie nie do pojęcia ludzkim rozumem. I właśnie o to chodzi, bo Jezus mówi, że żaden człowiek rozumujący na sposób ludzki nie może czynić cudów. I tym takim cudownym myśleniem jest właśnie to, że my po prostu ufamy Bogu. I ta ufność Bogu, czyli ta takie postawa dziecka, że On już tą modlitwę naszą wysłuchał, że to już się dzieje, to już się stało, to już się dokonało, że my zamieniamy, już nie tyle prosimy, co dziękujemy za spełnienie tego, nawet jeżeli tego jeszcze nie widzimy. Więc Słowo Boże mówi: raduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twojego serca. Co to znaczy radować się w Panu? Inny fragment Słowa Bożego mówi: dbajcie najpierw o Królestwo Niebieskie, a wszystko inne będzie Wam dodane. Jest tak samo to bardzo mocny fragment, który pokazuje nam, że powinniśmy właśnie troszczyć się o Królestwo Niebieskie, a Pan spełni pragnienie naszego serca. To powiela się non-stop we fragmentach Pisma Świętego. Musiałam troszkę zasłonić, bo mnie bardzo razi słońce. I do czego zmierzam, kochani? Że właśnie, kiedy my jesteśmy w tym takim stanie dbania o Królestwo Niebieskie, że zobaczmy, że wtedy czas również dla nas nie istnieje. My zajmujemy się sprawami Pana, a On w tym samym czasie już zajął się naszymi sprawami. I to jest takie właśnie niesamowite, że my wtedy nie musimy tego naszego serca trwożyć, że my nie musimy być wtedy w takim stanie opłakiwania czegoś, czego nie doświadczamy, że nie adorujemy tego braku. I myślę, że to jest bardzo ważne przesłanie dla wszystkich ludzi, którzy są w takim zniecierpliwieniu i w tym takim poczuciu, że Bóg o nich nie dba, że Bóg ich nie wysłuchuje. Bóg was naprawdę wysłuchał. Także my musimy po prostu przyjąć taką postawę dziękczynienia. Wiele razy ja miałam pretensje do Pana Boga, rozpisując ludziom diety, widząc, jak inni zdrowieją, gdzieś tam wszystko, a mój proces szedł tak mozolnie. I Pan powiedział mi wtedy, że czasami ponad dietami i ponad ziołami jest Jego wola. Więc Jego wolą jest to, aby powiedział mi to w moim sercu, kiedy słuchałam Jego głosu. Powiedział mi takie ważne dla mnie słowa, na których staję przy każdym zniecierpliwieniu, kiedy moje narządy się naprawiają. I mówię do Boga: Boże, dlaczego? A Bóg do mnie powiedział następujące słowa: proces zdrowienia Twojego ciała, postęp w zdrowieniu, jest adekwatny do procesu uzdrawiania Twojego ducha. Więc zaczęłam patrzeć wstecz. I rzeczywiście Pan nakierował mnie na dietetykę, na naturopatię, na dietę biblijną. I rzeczywiście zaczęły się dziać wielkie zmiany w moim ciele. Dzięki temu żyję. To była odpowiedź Boga na modlitwy, aby przedłużyć lata mojego życia albo żeby mnie uleczyć. Tylko Bóg wie, jaki jest Jego plan dla mojego życia. I czyni dzisiaj niesamowite rzeczy, ponieważ posyłam je do ludzi chorych. Mogę im pomagać, rozpisywać diety, układać protokoły ziołowe.
Ale sam Pan do mnie powiedział, że Twój proces uzdrawiania to nie tylko dieta i zioła, to przede wszystkim korzeń, którego ja dotykam nieustannie i zobacz, co się z Twoją duszą dzieje na przestrzeni lat, jak bardzo jesteś uzdrawiana. I dusza jest połączona z ciałem i z psychiką, więc Pan to wszystko dotyka, Pan to wszystko uzdrawia, przede wszystkim ten korzeń ducha uświęca, czyli chce dokonać czegoś ponadnaturalnego, czyli uświęcenia nas do poziomu takiego, jakiego On dla nas wybrał, stwarzając nas. I w ten sposób my chodzimy w takim zaufaniu Bogu, że jeżeli On powiedział do mnie słowo, że mój proces uzdrowienia fizycznego jest adekwatny do procesu uzdrowienia duchowego, to ja wtedy Bogu ufam, że On wie najdoskonalej, co jest dla mnie dobre. I czasami jest to ciężkie, ponieważ bardzo czasami muszę cierpieć. Mam uszkodzony gen detoksykacyjny i czasami mam zatrucie krwi z powodu uszkodzenia tego genu i też problemy z odpornością, więc wrodzone osłabienia genetyczne, które odbudowuję dietą. Natomiast do czego zmierzam? I odbudowuję Słowem Bożym przede wszystkim, ponieważ Pan Bóg ma największy wpływ na to wszystko, ale też nie ma nigdzie w Słowie Bożym obietnicy, że tutaj na tej ziemi my będziemy w pełni zdrowi, ponieważ ziemia jest pod przekleństwem. My możemy się ratować zdrową żywnością, ziołami. Jedni wyzdrowieją, drudzy mają słabsze narządy, większe procesy degeneracji na poziomie komórkowym i nie u wszystkich zajdzie to tak samo. Więc nie ma takiego złotego środka na każde schorzenie, na każdą przypadłość. My możemy się ratować, natomiast nadal wszystko inne zależy od Pana. Co się stanie tutaj z nami na tej ziemi i Pan wie doskonale, On mówi, że żaden włos z naszej głowy nie spadnie bez Jego dopustu. Więc jeżeli Pan dopuszcza coś w naszym życiu, to po to, żeby coś wyszlifować, wyciągnąć wyższe dobro. Czy gdybym nie zachorowała i nie cierpiała tak bardzo w szpitalu przez wiele, wiele lat, to czy dzisiaj mogłabym być dietetykiem biblijnym, holistycznym? Mogłabym ludziom rozpisywać diety, protokoły ziołowe? No nie, ponieważ byłabym gdzie? No w modelingu. Więc choroba czasami jest błogosławieństwem ku nawróceniu i ku wyższym dziełom, które Pan chce dokonać, bo widzimy, jak wiele ludzi bardzo źle się odżywia, a ciało nasze jest świątynią Ducha Świętego, więc Pan wszystko wyciąga dobre. Słowo Boże mówi, że Bóg obraca ze wszystkiego, co nas złego spotkało, właśnie w dobro. To jest logika Boża, to nie jest logika ludzka. My po ludzku myślimy, doświadcza nas zło i Boga nie ma. To nie jest prawda. To jest kłamstwo szatana. Bóg jest w tym cierpieniu razem z Tobą i był też ze mną i jest nadal, kiedy cierpię. Natomiast do czego zmierzam? Że my nie rozumiemy, ale to jest tylko ciało. To jest materia, która zostanie rozłożona. Natomiast nasza dusza idzie do Ojca, do domu, z którego została wzięta. I o nią trzeba się troszczyć. I to nie znaczy, że o ciele trzeba zapomnieć. I teraz słyszałam takie pogłoski, że nie potrzebuję zdrowo jeść, ponieważ mogę błogosławić i Bóg mówi w Słowie Bożym, że chociażby było trujące, nic wam nie, się nie stanie, nie zaszkodzi. No, jest to również podstęp szatana z racji tego, że Pan to skierował do apostołów, którzy chodzili z domu do domu, ewangelizując. I mówi Pan wtedy, Pan Bóg, jedźcie, cokolwiek wam dadzą i chociażby było trujące, czyli na przykład toksyczne, a dzisiaj mamy nawet toksyczne kurczaki z antybiotykami i jakby też całą żywność nieekologiczną. No i mówi, choćby było to trujące, to nic wam się nie stanie. Natomiast poprzez błogosławieństwo przed posiłkiem, tak, tego jedzenia. Więc Pan tutaj nam pokazuje, że On właśnie daje tą moc błogosławienia czegoś, co może być trujące. Mamy też przykład kobiety, która żyła tam, gdzie wybuchła bomba atomowa. I ona właśnie, ta ziemia, która była skażona, tak, przez wybuch tej bomby, ona powiedziała, że jej ziemia jest pod błogosławieństwem. I rzeczywiście zbadali z tej przestrzeni, tej ziemi właśnie warzywa, które ona tam sadziła. I de facto one nie były skażone. Nie były skażone i to było takie niesamowite, bo cała ziemia dookoła była skażona, a u niej w ogrodzie nic nie miało wpływu po prostu po tym wybuchu. I do czego zmierzam, że ona powiedziała, że ona po prostu błogosławi tą ziemię. Więc moc błogosławieństwa nad jedzeniem, nad żywnością jest niesamowicie potężna i widzimy to nie tylko w przypadku tej kobiety, tak? Natomiast do czego jeszcze pragnę nawiązać, że też nie powinno się Boga wystawiać na próbę. To ja teraz będę jadł słodycze, McDonaldy i będę sobie błogosławić. No nie, no bo tutaj wchodzi wtedy duch obżarstwa.
I tego, że my po prostu chcemy zaspokajać swoje żądze i o ile mamy zdrowy umiar, to okej, jesteśmy zdrowi, tak? Natomiast jeżeli jesteśmy chorzy i jemy coś, co nas krzywdzi, no to jest grzech. I powinniśmy się z tego spowiadać i ogólnie wyzbywać się tego ducha konsumpcjonizmu. Więc do czego zmierzam, kochani? Żebyśmy po prostu w tym wszystkim wołali do Ducha Świętego. Wołajmy nieustannie: Duchu Święty, przyjdź, rozświetlij moje wnętrze, moje spojrzenie na pewne sprawy, moje myśli, moje uczucia, moje emocje. Duchu Święty, ja wszystko oddaję Tobie, żebym ja czuł i doświadczał według logiki Bożej. I wtedy wszystko będziemy mieli po prostu klarowne i nie będziemy błądzić. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi, żebyśmy ufali Bogu, żebyśmy dali się Mu prowadzić i żebyśmy mieli pewność, tak jak mówi Księga Koheleta 3:1, że na wszystkie sprawy pod niebem jest odpowiedni i wyznaczony czas i miejsce. Pod niebem, czyli tutaj, bo my tutaj mamy czas. U Boga nad niebem nie ma czasu. Więc Bóg już to wysłuchał, a to, co nam zostaje dodane, jest dodane w odpowiednim momencie, kiedy my jesteśmy gotowi to przyjąć. Bo nie zawsze jesteś gotowy być od razu mężem, bo nie zaopiekujesz się dobrze tą kobietą i dzieckiem, bo będziesz po prostu tak łaknąco pragnąć. Pragnąć tak bardzo będziesz właśnie tej akceptacji, tej miłości, a ty masz najpierw przyjść do Pana. To Pan ma ci dać to przytulenie, to ukojenie, tą miłość, to ty masz się czuć tak błogo utulony w ramionach Ojca. I wtedy napełniony tą miłością, to możesz iść do drugiego człowieka i kochać go miłością czystą, która chce tylko dawać, aniżeli brać. I to samo dotyczy się macierzyństwa. Jest nam to dodawane w odpowiednim momencie, kiedy my na tyle jesteśmy ugruntowani w Bogu i na tyle spełniliśmy Jego wolę w naszym życiu, którą On nam wyznaczył, że my to potomstwo możemy właśnie dać w tym, to potomstwo jest nam dane w tym momencie, w którym my jesteśmy zdrowe podejście mamy do tego dziecka, że to nie jest nasza własność, tylko to jest Boga własność przede wszystkim. I my mamy, to dziecko jest nam dane na jakiś okres, a później ono ma iść i dalej wzrastać w Bogu i jakby namnażać się, tak? Jakby gdzieś tam dawać życie kolejnym pokoleniom. I dużo osób tak samo chce, jak nie tyle małżonkiem czy żoną, tak samo dzieckiem chce zaspokoić pragnienia swojego serca, które najpierw my mamy zaspokoić w Panu. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twojego serca. Więc każda troska o brak, Pan przez to dopuszcza nam ten brak i te trwogi, tylko po to, żeby pokazać, że gdzieś jesteśmy nieukochani. Kiedy jesteśmy nieukochani właśnie miłością Bożą, to ciężko nam wchodzić w relacje i tworzyć takie relacje harmonijne, gdzie my nie jesteśmy cały czas nastawieni, ty musisz mi podziękować, ty musisz mnie zauważyć. No bo tu jest cały czas ten brak. Bóg w niego nie wszedł. I wiele osób się może buntować, ale im dłużej się buntujemy na to, tym bardziej będziemy cierpieć. I nawet jeżeli zrobimy po swojemu, bo są i takie przypadki, i zwiążemy się z drugą osobą, to bardzo poranimy siebie i tą drugą osobę, wchodząc z takimi wielkimi oczekiwaniami, będąc nieukochanym przez Boga. Więc to, co chcę Wam, skarbie moje, powiedzieć, to żebyśmy byli mądrzy i żebyśmy dali się Panu Bogu prowadzić. I później, dopiero kiedy my czujemy, że jesteśmy ukochani, że jesteśmy tacy wolni, że my już nie chcemy pragnąć i brać od drugiej osoby. Bo jak ona nas nie zauważy, jak ona nam nie powie odpowiedniego komplementu, jak ona nas nie ukocha, to my będziemy się czuć puści. A to nie o to chodzi. Pan Bóg nie chce tego dla nas. Dopiero ty, będąc pełnym w Bogu i ty, będąc pełna w Bogu, możecie stworzyć piękny, harmonijny związek na chwałę Bożą, gdzie Bóg jest w centrum i wszelkie źródło i wszelkie właśnie pragnienia czerpiecie od Niego, do Niego przychodzicie na adorację, od Niego bierzecie tą miłość, wychodzicie po prostu tacy rozpromienieni z Eucharystii, bo przyjęliście ciało Chrystusa, które was karmi, bo czytacie Pismo Święte, które was karmi i z Niego czerpiecie tę miłość, to wszystko i chcecie sobie tylko dawać. I to jest dobre połączenie. Natomiast każde inne niepełne jabłka, no niestety nie będą szczęśliwe w relacji. No chyba, że Pan Bóg będzie na drugim miejscu, a oni będą nawzajem zaspokajać swoje pragnienia, komplementując siebie, dawając siebie to wszystko, ale w sercu będą czuli, że oni nie biorą tego od Boga, tylko biorą to od siebie i to też nie jest dobre. Bo my najpierw mamy to brać od Boga i dopiero później się tym dzielić, a dzielić się, a czerpać, to jest duża różnica. I na tym chciałabym, kochani, zakończyć właśnie tymi słowami: raduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twojego serca. Amen. Dziękuję, że jesteście.